Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Dominik Batorski i pracuję tutaj na Uniwersytecie Warszawskim w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz współprowadzę firmę, która się zajmuje przetwarzaniem dużych danych i analityką i optymalizacją na potrzeby marketingu w mediach społecznościowych. Jest ze mną Katarzyna Szymielewicz, prezeska Fundacji Panoptykon. Fundacja Panoptykon jest, myślę, jednym z najistotniejszych podmiotów, które działają na rzecz dobra wspólnego w naszym kraju. Ja od lat już przeznaczam mój 1% na wspieranie Fundacji Panoptykon. Państwa też do tego zachęcam, bo kwestie związane z prywatnością, z danymi, z tym, co się z nimi dzieje, są niezwykle istotne. Spróbuję ustalić, który mikrofon działa. O, ten chyba działa. Dobrze. Raz, raz. Jest okej. Tak będzie łatwiej. Dzień dobry, dziękuję za komplement. Mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom w tej dyskusji, która ma być naukowa, chociaż temat chyba nie jest naukowy, bo pełny spekulacji i ustaleń, których nie możemy poczynić na pewno, bo bardzo często nie wiemy tak naprawdę, co o nas wiedzą firmy technologiczne i to jest na przykład jeden z głównych problemów, jakimi Fundacji Panoptykon się zajmujemy, starając się je zmusić środkami prawnymi przede wszystkim do tego, aby nam te informacje ujawniały, ale nie jest to proste i pewnie jeszcze do tego dzisiaj nieraz wrócimy, więc mam takie poczucie, że na tym Festiwalu Nauki jesteśmy ekipą mocno spekulatywną, ale może dzięki temu to będzie nawet ciekawsze. Tak, będziemy starali się na początku powiedzieć, co wiemy, czego nie wiemy, trochę podyskutować między sobą, ale też bardzo zależy nam na tym, żeby Państwa dzisiaj tutaj w dyskusję wciągnąć, więc proszę się już zastanowić, jakie może macie pytania związane z naszym dzisiejszym tematem, jakie macie własne doświadczenia, może komentarze. Bardzo chętnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jeżeli będziemy w stanie i też bardzo chętnie porozmawiamy właśnie z Państwem o Państwa doświadczeniach. No i właściwie to, od czego chciałbym zacząć, to, że bardzo dobrze pewnie większość z Państwa sobie zdaje sprawę z tego, że mamy ten cyfrowy świat i po pierwsze bardzo dużo informacji o sobie sami w mediach cyfrowych zostawiamy, czy to korzystając z narzędzi komunikacji, z telefonów komórkowych, z internetu, z kart płatniczych. To wszystko są rzeczy, które zostawiają, w których my naszą aktywność często przekazujemy, więc też postujemy na przykład treści w serwisach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. I mamy tutaj w gruncie rzeczy dwa rodzaje informacji. Po pierwsze informacje właśnie, które sami świadomie zostawiliśmy, informacje, które sami umieściliśmy w sieci, no a po drugie też informacje, które różne urządzenia zbierają niejako przy okazji. Te dane zbierane przy okazji, na przykład jeśli chodzi o telefony komórkowe, system operacyjny naszego telefonu komórkowego pozwala zbierać
chociażby dane o lokalizacji. Tak? Na co to się przekłada? No, na przykład na możliwość, jeżeli korzystacie Państwo z telefonu z Androidem, macie konto Google, no to mamy możliwość sprawdzenia na przykład, gdzie byliśmy, tak? Albo naszych podróży, kiedy byliśmy. I to z bardzo taką dużą dokładnością, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń, jak i czas. Tak? Czyli są firmy, które poprzez czy to system operacyjny telefonu, ale przede wszystkim przez aplikacje, które mają dostęp do różnego rodzaju funkcji telefonu, te dane zbierają. No, z drugiej strony zbieramy też coraz więcej danych, które są związane z naszą aktywnością, na przykład fizyczną, ale też chociażby z pracą. No i niektórzy z nas uważają, że jest to całkiem przydatne. Tak? Przykładowo Steven Wolfram kiedyś zaczął się chwalić swoim tak zwanym personal analytics i no dane, które zbierał, proszę zobaczyć, od końca lat 80. Tutaj mamy informacje o liczbie wysłanych maili, wysłanych, odebranych, też o liczbie osób, z którymi korespondował w poszczególnych miesiącach. To źle wygląda. Wzrasta mu z czasem, a powinno maleć przy rozwoju kariery optymalnym. No właśnie. Co więcej, można zobaczyć, pokazał te dane również w takiej rozdzielczości godzinowej. Prawda, tutaj do 2002 roku pisał książkę, więc tryb życia miał trochę nieuporządkowany. Można powiedzieć, trochę mu się doba przesunęła. No od tego 2002 roku już zaczął żyć trochę normalniej. Więc tutaj mamy dane o tym, kiedy te maile były przez niego wysyłane. Tak? Kolejne informacje, liczba przyciśnięć na klawiaturze. Tak? Ile rzeczy na swoim komputerku wklepywał. To już zaczął zbierać później, dopiero od 2002 roku. Tak? No i oczywiście można byłoby tak kontynuować. Mamy tutaj też na przykład rozmowy telefoniczne i czas poświęcany na te rozmowy telefoniczne, liczbę kroków, no i tego typu informacje. Tak? Tak to wygląda od strony użytkownika, który sobie takie dane zbiera. Z drugiej strony, tutaj pokazuję przykład projektu, który firma France Telecom zrobiła jeszcze w 2005 roku. Mamy, zaraz spróbuję to uruchomić, mamy tutaj, to jest mapa Paryża, jakbyście Państwo, o, niestety nie udało się. Zobaczymy, jak to zrobić, żeby to poszło. No i mamy tutaj akurat wysyłanie SMS-ów w nowy rok. Mamy godzinę, która się zmienia, prawda, konkretne lokalizacje. Tutaj na też niedużym takim poziomie szczegółowości, bo to są stacje bazowe, ale tak naprawdę na podstawie tych stacji bazowych można każdego takiego użytkownika zlokalizować bardzo dokładnie. No północ, wszyscy te SMS-y wysyłają. Później się robi trochę spokojniej. Natomiast no, tego typu przykładów też, które no, France Telecom pokazał już te kilkanaście lat temu, jest znacznie więcej. Tak? Cała informacja o tym, jak ludzie się przemieszczają po mieście. Kto skąd, dokąd się przemieszcza. Myślę, że z takich ciekawych tutaj rzeczy i no, takich niezwykle dających do myślenia przykładów, to chyba nie jest ten przykład, ale może też go odtworzymy. Można zobaczyć, gdzie aktywne są na przykład telefony w roamingu.
dobrze, to nie jest ten. O, tutaj mamy z kolei właśnie przemieszczanie się osób po Paryżu, te takie szybko przemieszczające się kreski, to jest tak zwane ROR, szybka kolej podparyska, też metro, no więc prawda, można całkiem dużo takich informacji wyciągnąć. No i czyli mówimy tutaj na razie o dwóch typach danych, o tym, co sami zostawiamy w sieci, no i o tym, co urządzenia, z których korzystamy, są w stanie zbierać. Ale chyba nie uważamy tych typów danych za największy problem, prawda? Rzeczywiście ulegamy przez to, jaka narracja wokół danych jest kreowana od kilkunastu, myślę, lat przez firmy, które z tej technologii korzystają, ulegamy takiemu złudzeniu, jakby ten proces był w naszych rękach, ponieważ to my mamy w ręku urządzenia, to my mamy w ręku te smartfony i to my wybieramy, teoretycznie przynajmniej wybieramy codziennie. Ilu z Państwa wybiera, to sami sobie odpowiedzcie, czy podejmujecie tę decyzję codziennie i świadomie, gdzie i w jakim celu zabierzecie ten telefon i co na nim dokładnie zrobicie. Więc pierwszy problem takiej sprawczości naszej zaczyna się już w tym momencie, czy ja mogę zdecydować, że nie używam smartfona albo nie lokalizuję się. Na przykład, czy mogę na takiej mapie, którą widzieliśmy, mapie miasta, którą wykreowała, jak rozumiem, firma telekomunikacyjna, mogę na niej zniknąć. No niespecjalnie, bo zniknięcie na niej oznacza, że mój telefon nie łączy się z BTS-em, a więc nie działa, a więc nie korzystam z niego. Mogłabym pewnie zniknąć na mapie Google, czyli to, co Dominik pokazywałeś wcześniej, dane wyjęte z map Google'a, nad nimi przynajmniej formalnie, w teorii mamy jakąś kontrolę, ponieważ możemy każdy z nas na swoim telefonie w odpowiedniej funkcji w ustawieniach może wyłączyć opcję bycia lokalizowanym i Google powinien, podkreślam, powinien, nie zawsze tak jest w praktyce, tego przestrzegać i nie powinien nas lokalizować. Mamy dzięki mediom, dzięki śledztwom dziennikarskim mamy informację o tym, że tak oczywiście nie jest, bo dla tych największych firm technologicznych nie jest żadną zagadką, gdzie jesteśmy, ponieważ danych tak zwanych proxies, danych, które pośrednio wskazują na naszą lokalizację, które one są w stanie zbierać z naszych urządzeń, jest bardzo wiele. Co więcej, niewielu z nas tak naprawdę dba o wyłączenie tej lokalizacji lub też niewielu z nas ma świadomość, ile aplikacji na naszych smartfonach taką lokalizację zbiera i nie zawsze nas o to wprost pyta. Być może kojarzycie Państwo takie materiały, które pojawiają się od pewnego czasu w polskich mediach, chyba to głównie Gazeta Wyborcza to promuje, nie wiedzieć czemu dane pochodzące z firmy Selective, która raz na jakiś czas ujawnia, że oto Polacy w niedzielę, wiemy, gdzie byli Polacy w niedzielę, która była wolna od handlu i pojawia się taka mapa, jak to Polacy się przemieszczali, albo wiemy, ile osób na dużym festiwalu muzycznym to na przykład osoby nieheteronormatywne. Skąd to wiedzą? No więc moim zdaniem nie wiedzą tego, ale wykorzystują dwie zmienne. Wykorzystują lokalizację, którą zbierają rozmaite aplikacje, które mamy na telefonie i wykorzystują zestawienie tychże aplikacji. A więc jeśli mają informację o tym, że jakaś osoba fizycznie była na terenie festiwalu, bodajże to był open air, tak, czy coś takiego i jednocześnie wiedzą, że ta osoba na tym samym telefonie ma 5 aplikacji, w tym jedną na przykład jest kobietą i jedną aplikację ma do śledzenia swojego cyklu miesiączkowego, to wyciągają, spekulują, że ona chce być w ciąży, tak? Albo jeżeli tam jest aplikacja randkowa dla osób nieheteronormatywnych, no to, że to jest gej lub lesbijka. Moim zdaniem są to bardzo odważne tezy, za którymi nie musi iść żadna prawda o tych ludziach, ale właśnie w ten sposób mniej więcej dzisiaj analizuje się dane. I ja rzeczywiście chciałam, tylko nie wiem, czy to możemy zrobić, chciałam pokazać taką metaforyczną mapę, którą w Panoptykonie stworzyliśmy po to, żeby lepiej ten problem warstwowego profilu cyfrowego, który wokół siebie tworzymy, wyjaśniać w bardziej obrazowy sposób, żeby pokazać różnicę między tym, jakie dane o sobie ujawniamy świadomie,
co do których danych podejmujemy decyzję, a co do których danych właśnie niekoniecznie w ogóle możemy ją podjąć lub o których nawet nie wiemy, że są one generowane. Więc zaraz zobaczymy, okej, to wystartuje. Tak, to jest okej, ten widok możemy na razie zatrzymać. Więc dla nas rzeczywiście to, od czego zaczęłam, ten sam środek, tak, tam gdzie jest ta ikonka, nieprzypadkowo używamy facebookowej ikonki użytkownika, ten sam środek to jesteśmy my, ta nasza percepcja, ja jako użytkownik. Pierwszy krąg to jest to, co ja sama udostępniam. I tam mogą być informacje, no na przykład takie jak, pewnie to Państwo widzicie lepiej niż ja z tej mojej pozycji, ale to może być na przykład SMS, którego ja decyduję się wysłać. To może być zapytanie, które ja, no świadomie, jakby nie było, wpisuję w coś takiego jak wyszukiwarka Google'a. Tam może być moja świadoma interakcja, polubienie jakiejś strony. I tak jak podkreślałam chwilę wcześniej, nadal uważam, że z tym jest problem, bo my nie zawsze mamy wybór, czy takiej interakcji dokonywać. Nie zawsze mamy wybór, czy SMS-a wysłać. Czasami to jest dla nas konieczność życiowa i nie do końca możemy to sami ze sobą negocjować. Ale tą pierwszą warstwę, przynajmniej w teorii, możemy założyć, że jakoś kontrolujemy, a przynajmniej możemy wybrać, co i jakim kanałem przekazujemy o sobie innym ludziom i czy to idzie w kanale prywatnym, a więc do konkretnej osoby tylko i wyłącznie, czy w jakimś kanale publicznym, na przykład na Facebooku, bez ograniczenia, kto to widzi. Ale druga warstwa, to jest ta warstwa, o której już trochę mówiliśmy, mówiąc o lokalizacji, to są te wszystkie, to wszystko to, co zdradza nasza aktywność, a więc wszystko to, co firmy technologiczne mogą ustalić, obserwując nasze zachowanie, a więc obserwując, gdzie fizycznie jesteśmy, obserwując, jak ruszamy palcem, nawiązuję teraz do tych danych, które widzieliśmy, że to ruch myszką, coś takiego, coś tak banalnego, podstawowego, ruch palcem po touchpadzie, palcem po ekranie telefonu, czy staromodną myszką, jeśli ktoś jeszcze je używa przy desktopie, takie ruchy bardzo dużo mówią o naszym stanie psychofizycznym, mogą zdradzić to, że jesteśmy we wczesnej fazie jakiejś choroby, na przykład Parkinsona, mogą zdradzić, że jesteśmy zdenerwowani, albo śpiący, albo pod wpływem narkotyków, alkoholu, albo bardzo zmęczeni, albo podlegamy jakiejś chorobie dwubiegunowej. To wszystko widać, jeżeli mamy obserwację człowieka, konkretnego człowieka na dłuższe osi czasu, a do tego obserwacje miliardów, bo to są takie liczby innych ludzi, porównując te schematy, można wyłapać bardzo ciekawe rzeczy na temat tej osoby. Takie, których ona no, niekoniecznie chciałaby je przekazać i na pewno nie ma świadomości, że wykonują coś tak banalnego, jak ruch palcem po ekranie zdradza. No, choćby zjawisko CAPTCHA, prawda? Czyli tych takich mikrotestów na to, czy jesteś człowiekiem, czy robotem, których jest mnóstwo w sieci. Przyzwyczajamy się do tego, że internet, usługi internetowe chcą wiedzieć, czy z nas jest człowiek, czy robot. Zadają nam różne zagadki. Te zagadki mają podwójne dno, bo z jednej strony my, rozpoznając to, co jest na obrazku mało czytelnymi tam literami, czy rozpoznając elementy obrazków, pomagamy szkolić, trenować algorytmy do tego samego, czyli ulepszamy zdolności takich firm jak Google do rozpoznawania obrazów i tekstu rzeczywistego, tekstu pisanego odręcznie, a jednocześnie robimy to, co powiedziałam, czyli zdradzamy swój stan psychofizyczny poprzez to, jak ruszamy tą myszką, czy tym palcem po ekranie. I to są takie gesty, których w naszym życiu cyfrowym jest całe mnóstwo. Stąd właśnie to nasze koło, to ja teraz pokazuję połowę tego schematu, on jest na pełnym kole i oczywiście chętnie się podzielę tym schematem w całości, jeśli kogoś to będzie interesowało, bo trochę tych śladów pozbieraliśmy po to, żeby właśnie przybliżyć percepcję tego, co tam może być. Spróbujmy podejść bliżej. O, tu na przykład są w obserwacji takie rzeczy jak numer identyfikacyjny urządzenia, uruchomione programy. Kto z nas myśli o tym, że to, jakie programy na moim urządzeniu w danej chwili działają, może cokolwiek ciekawego zdradzać. No a choćby pokazuję przykład spekulacji firmy Selective. Niektórzy wyciągają z tego daleko idące wnioski, moim zdaniem nieuprawnione, ale jeżeli to będzie nasz bank i będzie wyciągał jakieś wnioski na temat naszego stylu życia, na bazie tego, jakie programy mamy równocześnie uruchomione na naszym smartfonie, no to może być nieciekawie. Czy na przykład stan baterii. Krążą legendy na temat tego, jak się robi scoring, czyli ocenę ryzyka ludzi, szczególnie po drugiej stronie Atlantyku, gdzie te technologie są od lat bardzo agresywnie rozwijane i na przykład ubezpieczyciele czy właśnie banki, oceniając, czy klient zasługuje na wysoką stawkę ubezpieczenia, czy niską, czy może pożyczkę dostać, czy nie powinien, mogą na przykład patrzeć na stan, na poziom jego baterii, na to, jak on zarządza swoim urządzeniem i czy jest dość zapobiegliwy
możliwe, żeby ono mu się nie rozładowało w jakimś kluczowym momencie. Podobnie przy rozmowach o pracę. Podobno stan baterii jest jednym z kryteriów, na które rekruterzy patrzą oczywiście na osi czasu stan baterii, nie w danym momencie, bo to jeszcze nic nie mówi, kiedy analizują profil osoby, którą rekrutują. Więc tych śladów mamy dużo. No i wreszcie, nie wiem, czy możemy wrócić. Z drugiej strony też część z nich jest wykorzystywana całkiem pozytywnie, bo przykładowo informacje o tym właśnie, w jaki sposób korzystamy z jakichś interfejsów, tak? Znaczy to, jak używamy tego touchpada, jak szybko wpisujemy rzeczy na klawiaturze, to są też dane, które są jednymi z istotnych w zapobieganiu różnego rodzaju fraudom i są używane przy kontroli płatności internetowych, kontroli, która musi się odbywać w niesłychanie szybkim czasie, bo to są milisekundy, w których algorytmy mają czas na zdecydowanie, czy daną płatność można puścić, czy to jest coś podejrzanego. No i tutaj też tego typu właśnie dane behawioralne są wykorzystywane. Tak, to prawda. Ja prowadzę w Radiu Tok FM podcast Panoptyką 4.0 i w ramach tego projektu nagrywałam niedawno rozmowę z Mateuszem Chrobokiem, który jest jednym z ludzi biznesu w Polsce rozwijających właśnie biometrię behawioralną dla banków. I to była dla mnie sama ciekawa rozmowa, ponieważ rzeczywiście jako osoba wrażliwa na śledzenie i na taką perspektywę, że jesteśmy obserwowani cały czas, sama uległam zaskoczeniu, stwierdzając, jak fantastyczna, w sumie przydatna może to być technika identyfikacji, czyli właśnie obserwowanie naszego zachowania, tego, jak ruszamy palcem po ekranie czy myszką i weryfikacja, czy to ja nią ruszam, czy to ktoś inny rusza, jest rzeczywiście bardzo precyzyjnym, wydaje mi się dość niezawodnym sposobem identyfikacji, bez wpisywania haseł, bez ich pamiętania, bez ich zapominania, odzyskiwania i tych wszystkich ryzyk. Jest tylko jedno ale, o którym właśnie w tej audycji dużo rozmawiamy, bo zderzamy modele izraelskie i polskie i podobno firmy w Izraelu, które też od dawna tą biometrią behawioralną się zajmują, specjalizują się w tym, że jednocześnie tymi danymi dalej obracają, tak? Czyli nie tylko zbierają, obserwują człowieka po to, żeby rozpoznać ten czy nie ten i taką usługę udostępnić na przykład dla banku, który za to zapłaci, ale dodatkowo robią swoją analitykę i choćby przeze mnie przywołane wcześniej diagnostykę chorób na potrzeby zupełnie innych firm, na przykład ubezpieczeniowych, prowadzą. I tu jest właśnie jakby pies pogrzebany. Kto ma dostęp do tych informacji i czy one rzeczywiście służą mi jako użytkownikowi, który chce być na przykład w banku bezpieczny i dobrze zidentyfikowany, czy służą tym umownym stronom trzecim, które na bazie tej samej informacji będą w stanie coś wywnioskować. No i tu właśnie dochodzimy do warstwy trzeciej mojego metaforycznego oczywiście koła, jak cię widzi algorytm, to jest szalenie ważne. Jeżeli mielibyśmy, w sytuacji, w której mielibyśmy my jako użytkownicy tego systemu pełną kontrolę nad tym, jakie wnioski z tego, co my robimy w sieci, można wyciągać i kto je wyciągać, to nie byłaby duża sprawa. Ale dzisiaj, na ten moment tej kontroli nie mamy. Więc to, jak mnie widzi algorytm, czy on mnie widzi na bazie tej obserwacji behawioralnej, jako osobę wiarygodną czy niewiarygodną, zdrową czy chorą, osobę heteroseksualną czy nieheteroseksualną, osobę o wysokim IQ czy niskim IQ i tak dalej, i tak dalej. Te kategorie, w które wpadamy za sprawą marketerów, za sprawą firm, które wyciągają takie wnioski na nasz temat, można oczywiście mnożyć. My nie znamy ich wszystkich. Ja na tym kole umieściłam, to jest jakieś małe kilkaset, tak, tych kategorii. Sam Facebook podobno ma kilkadziesiąt tysięcy kategorii, w których nas opisuje. To mogą być niezwykle szczegółowe obserwacje, takie jak to, jaka marka mydła mi się podoba w jakim okresie, nie wiem, roku, albo jaki samochód kupiłam ile lat temu i jak go eksploatuję, ale to też mogą być rzeczywiście głęboko inwazyjne obserwacje na temat stanu psychofizycznego, właśnie takie jak depresja, jakaś niestabilność, trudny moment w życiu. Mogą być predykcje takie, że mam zamiar się rozwieść, albo rozpada mi się związek, albo właśnie się rozstałam, albo urodziło mi się dziecko, albo oczekuję dziecka, albo nie mogę mieć dziecka. To mogą być rozmaite kategorie predykcyjne i często spekulatywne, co do których my moglibyśmy się po pierwsze nie zgodzić,
powiedzieć, to nieprawda. Po drugie, moglibyśmy się oburzać, że jakim prawem ktoś próbuje takie wnioskowania prowadzić. No ale realia są takie, że ta wiara firm technologicznych w wartość takiej analizy i w to, że dzięki niej można lepiej, nie tylko właśnie w, nie wiem, w banku zabezpieczyć system i upewnić się, że ten klient to jest ten klient, co byłoby całkiem fajne, gdyby tylko o to chodziło, ale można, czy też należy iść dalej i wykorzystywać takie dane do marketingu po to, aby serwować ludziom lepiej dobrane reklamy, na które oni na pewno zareagują. Na przykład też reklamy polityczne, o czym od kilku lat jest coraz głośniej i teraz mamy też sezon wyborczy, więc ten temat jest nawet w Polsce dosyć gorący. Czy można serwować odpowiednie treści w czymś takim jak facebookowy newsfeed, tak, pokazywać na ekranie treści, w które my z większą pewnością klikniemy, a więc wygenerujemy zysk dla firmy, która na tym klikaniu naszym zarabia. Więc jest to taka gra w przechytrzenie naszych rozmaitych ochron, systemów ochronnych przed tym, jak działa internet. My wchodzimy do internetu cały czas myśląc, że jesteśmy klientem, który coś wybiera, który sam decyduje, co chce przeczytać, w co chce kliknąć, co chce kupić. Czujemy się centrum tej całej historii, a tak naprawdę nim nie jesteśmy. Jesteśmy cały czas rozgrywani właśnie na bazie tych rozmaitych obserwacji i wnioskowań opartych o to, jak działają algorytmy, po to, żeby nas coraz skuteczniej w pewne schematy zachowania, w pewne reakcje, interakcje wmanewrowywać. I to jest chyba klucz problemu, który my w tym ekosystemie dostrzegamy. No właśnie, myślę, że w tym, co Kasiu powiedziałaś, jest kilka rzeczy, które warto byłoby jeszcze może powtórzyć i podkreślić, bo tak jak do tych wewnętrznych warstw rzeczywiście mamy dostęp, mamy nad nimi większą kontrolę, prawda, wiemy, że są pliki cookies, że są jakieś ustawienia aplikacji, możemy mieć na te rzeczy wpływ, możemy decydować, co sami chcemy opublikować, a czego nie opublikujemy. Tak, ta zewnętrzna warstwa i to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez te firmy, tego najczęściej w ogóle nie widzimy. Tak? To znaczy w przypadku Facebooka, jeszcze to może zaraz pokażemy, Facebook rzeczywiście pokazuje użytkownikom, jakie zainteresowania im przypisuje, ale w większości przypadków nie mamy o tym zielonego pojęcia i tak naprawdę nie mamy tego za bardzo jak sprawdzić. No, my potwierdzam ten wniosek bardzo mocno, ponieważ w Panoptykonie dużo czasu poświęcamy na weryfikowanie tego, co da się wyciągnąć. Pisaliśmy w sprawie naszych profili marketingowych do rozmaitych firm, od banków i ubezpieczycieli po samego Facebooka i zapewniam Państwa, że nic ciekawego z tych zapytań nie wraca, wbrew powszechnej, naprawdę na rynku powszechnej wiedzy o tym, że jesteśmy przez nie profilowani. Co więcej, one często same o tym mówią, bo kiedy pojawiły się te wszystkie nowe pop-upy po wejściu w życie w RODO, kiedy to firmy zbierały nasze zgody, mówię zgody w cudzysłowie, bo dla mnie to jest bardzo często, nie ma nic wspólnego ze świadomą zgodą, ale to jest już osobny temat na inne spotkanie. Słyszymy, czy też czytamy w tych klauzulach zgody, że zgadzamy się właśnie na profilowanie, że zgadzamy się na dobieranie do nas treści, również reklamowych, po to, abyśmy, nie wiem, mieli bardziej adekwatną usługę, tak? A tak naprawdę po to, aby ta firma mogła zarabiać. Niektóre media nawet wprost to wyrażały, co mi się akurat podoba, wprost pisały do użytkownika, słuchajcie, musimy was obserwować i profilować, bo inaczej nie możemy zarobić na nasze treści, nie możemy zarobić na reklamie. W porządku, ja nie krytykuję tej logiki, uważam, że należy o niej więcej mówić, należy ją wyciągać na wierzch, mamy prawo wiedzieć, że to tak działa, ale sęk w tym, że skoro ktoś mówi mi, że mnie profiluje, nie powinien ukrywać przede mną rezultatu, wyniku tego procesu, a de facto ukrywa. Na Facebooku możemy rzeczywiście zajrzeć taką zakładkę zainteresowania i znajdziemy tam bardzo banalne rzeczy, tak naprawdę rezultaty naszej działalności, tego pierwszego kręgu, że coś polajkowałam, do czegoś się zapisałam, jakąś stronę polubiłam czy obserwuję i to tam znajdę. Znajdę tam, że jeśli interesowałam się dużo kotami, no to będą tam koty, ale nie znajdę tam w żadnym razie wniosków z obserwacji mojego zachowania, tej drugiej warstwy, tak? Tego, jak klikałam, o której godzinie wchodziłam, z kim miałam relację bliższą, z kim dalszą, co mnie denerwowało, co mnie cieszyło, a to są te najważniejsze obserwacje, bo to one mówią coś o moich emocjach, to one mówią coś o moich podatnościach, to one pozwalają
pozwalają najlepiej na mnie wpływać podprogowo. A przecież o to w tej grze chodzi, a nie o to, żeby pokazać mi kota, dlatego że szukałam wczoraj kota. No właśnie, i to jest być może moment też, żeby powiedzieć trochę więcej o tym, w jaki sposób te serwisy o nas wnioskują. Kasia już wspomniała, że jest tutaj wykorzystywane uczenie maszynowe. Ja jako, że niestety kilka takich projektów robiłem, to mogę Państwu powiedzieć, jak to działa. Tak? Przykładowo dla jednej z firm, która działa na dużych kilku tysiącach portali internetowych w Polsce i widzi aktywność około 80% polskich użytkowników internetu na tych stronach. Oczywiście łączy, też korzystając z plików cookies, aktywności tych użytkowników na tych różnych stronach. Czyli mamy tak naprawdę wiele milionów tych plików cookie i do nich chcemy dopisać jakieś dodatkowe informacje. Tak? Jakie to są informacje? No na przykład, czy ten użytkownik widoczny dla serwisu jako to ciasteczko zostawiane w przeglądarce, to czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta? Czy to jest osoba młodsza, starsza, najlepiej dokładnie w jakim jest wieku? No i trzeci wymiar, czym ta osoba się interesuje. Jak to jest używane? No używane jest przede wszystkim do tego, żeby lepiej nam później reklamę pokazywać. Natomiast same modele są to po prostu modele uczenia maszynowego. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale przykładowo wykorzystuje się, w tym projekcie wykorzystywaliśmy dane o części użytkowników, dla których te dane firma posiadała, tak? To znaczy wiedziała dokładnie, że taki a taki cookies to jest mężczyzna w takim a takim wieku. Inny cookies to kobieta w jakimś innym wieku i tak dalej, i tak dalej. Tak? I w momencie, kiedy takich danych mamy dużo, tam to było około 200 tysięcy jednostek obserwacji, no to już jest dosyć dużo. Mamy te dane połączone z informacją o tym, co te osoby, czy właściwie te pliki cookies, jakie strony odwiedzały, co na tych stronach robiły i tak dalej, i tak dalej. To jest całkiem sporo danych, no ale można połączyć te dwie informacje i na podstawie właśnie tej próbki osób, dla których te dane demograficzne mamy określone, wytrenować taki model, który będzie na podstawie zachowania właśnie na tych serwisach wnioskował w drugą stronę o tym, jaki to jest użytkownik, tak? Jaka jest płeć, jaki jest wiek tej osoby. No i to oczywiście się odpowiednio testuje. Skuteczność takich modeli nie jest oczywiście idealna, ale jest całkiem dobra. Więc to są sposoby, w które możemy wnioskować o użytkowniku. W podobny sposób Facebook wnioskuje o swoich użytkownikach. Pokażemy, jak to wygląda. Pokażę to na moim profilu, mimo że tutaj, prawda, ujawniam Państwu teraz prywatne dane właściwie i a jeszcze dodatkowo Pan nas nagrywa. No więc jest coś takiego jak preferencje reklamowe. Ja tu akurat mam ustawiony chyba język angielski domyślny, ale wygląda to mniej więcej w ten sposób. I mamy tutaj szereg informacji, które możemy sobie obejrzeć. Tak? Po pierwsze to, jakie rzeczy Facebook nam przypisuje. To są właśnie te zainteresowania, o których mówiliśmy, tak? Tak? Widać od razu, że to są dosyć niekontrowersyjne rzeczy. Może parentingiem się interesuje.
Zobacz. Ale magazyn dopisali, żeby nie było, że wywnioskowali, że jesteś rodzicem, widzisz, jak ostrożnie. Tak, tak. No i teraz jako użytkownik mogę na przykład te rzeczy wyłączyć, tak? Mamy tutaj ileś zakładek, ileś informacji, prawda, całkiem sporo można zobaczyć. No i jak to Facebook od jakiegoś czasu mówi, dajemy użytkownikom kontrolę. Tak? Macie Państwo jako użytkownicy możliwość nie tylko zobaczenia, co Facebook o Was myśli i jakie zainteresowania Wam przypisuje, ale macie możliwość wyłączenia tych zainteresowań. To oczywiście nie będzie się przekładało na to, ile reklam widzicie, bo reklamy będą i tak wyświetlane, co najwyżej będą trochę gorzej dopasowane. I teraz no, można sobie postawić pytanie, dlaczego taka firma, która no, jednak zarabia przede wszystkim na tych reklamach i na tym, że te reklamy są tak dobrze dopasowane, w ogóle coś takiego pokazuje i daje taką możliwość, żeby sobie to powyłączyć. Ma obowiązek. To jest najprostsze, no, najprostsze wyjaśnienie. To znaczy, musi to robić, bo to wynika z prawa, a robi jeszcze 100 tysięcy razy za mało. Ma obowiązek pokazywania informacji, ale takiego obowiązku pokazania już tego, co wnioskuje, tak? No to chyba wprost nie ma. Ma, oczywiście. No, pamiętajmy o tym, że wszystko to, co na tym grafie pokazywałam, o czym mówiłam, czyli od poziomu informacji, którą ja ujawniłam, typu wysłałam SMS do konkretnej osoby o konkretnej treści, aż do tej analizy predykcyjnej czy zgadywania, kim ja jestem, wszystko to są moje dane osobowe. Nie ma żadnego znaczenia dla charakteru tej informacji, dla jej osobowego charakteru, to czy ona powstała w wyniku mojego działania, czy w wyniku obserwacji mnie. Wszystko to są dane osobowe, a zgodnie z prawem mamy prawo do nich mieć dostęp, mamy prawo je korygować, mamy prawo je usuwać. Więc jeśli taki Facebook łączy z moim profilem jakiekolwiek swoje obserwacje, nawet jeśli są dziesiątki tysięcy i nawet jeśli one się dynamicznie zmieniają w czasie, a często taką historię słyszymy od ludzi z Facebooka i podobnych firm, że to wszystko nie jest na stałe, to jest tylko na chwilkę, te parametry się non stop zmieniają. Nieważne, jeżeli one powstały nawet w milisekundzie i były wykorzystane do tego, aby mnie jakoś profilować, na przykład dobierać mi reklamę, one były w tamtym momencie moją daną osobową i ja przynajmniej teoretycznie miałam prawo do nich dostępu i korekty. To się zdecydowanie zgadzamy. To jest za mało. To, co widzimy, to jest... Chodzi o coś innego, tak? To znaczy, bo jako użytkownicy mamy prawo zapytać o te dane, powinniśmy dostać informacje o tym i powinniśmy mieć możliwość wpływania na nie, możliwość zażądania ich skasowania i tak dalej. Tutaj no, dostajemy narzędzie, w którym jest to w miarę łatwo zrobić. I to nie chodzi tylko o to, żeby użytkownikowi było łatwiej i żeby Facebook nie musiał przy swojej liczbie użytkowników obsługiwać po prostu tak dużej potencjalnie liczby zgłoszeń, zapytań, żeby nie trzeba było tego robić ręcznie, tylko lepiej jest dać narzędzie użytkownikom. Ale tutaj myślę, że podstawowa z perspektywy tej firmy wartość w dawaniu takiego narzędzia jest zupełnie inna. Otóż okazuje się, że jak ludzie korzystają z tego, jak pewnie Państwo sobie w domu zobaczycie, jak to u Was wygląda i co tam Facebook na Wasz temat myśli. Swoją drogą podejrzewam, że znajdziecie jakieś takie zainteresowania, które są zupełnie bez sensu zawsze mam wrażenie, że to ludzi bardzo cieszy, że znajdują takie rzeczy, które są nieadekwatne i myślą sobie, ale głupia ta sztuczna inteligencja, takie zainteresowania mi przypisała, w ogóle mnie to nie interesuje. Myślę, że część tych zainteresowań znajduje się tam właśnie po to, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, że jest to kiepsko robione. Natomiast to, że mamy kontrolę nad tym, to tak naprawdę Facebookowi bardzo pomaga. Dlatego, że jak już zaglądamy do takiego serwisu, to co robimy, to odklikujemy te zainteresowania, które uważamy za nieadekwatne. A to już mnie nie interesuje. No może też część z nas odklikuje te, które uważa za zbyt wrażliwe.
No właśnie, tak. Gdyby one tam były, bo ja uważam, że nadal ich tam nie ma po prostu. Badania pokazują, że no przede wszystkim odklikujemy te rzeczy, które są zupełnie nieadekwatne. No i to jest z perspektywy Facebooka naprawdę doskonała informacja, ponieważ to pozwala poprawiać modele, które wnioskują o zainteresowaniach już, czyli poprawiać dane nie tylko dla nas samych, ale też dla wszystkich innych użytkowników Facebooka. Po prostu no, kolejny raz pomagamy lepiej trenować te modele uczenia maszynowego. Więc można powiedzieć, że tutaj to wnioskowanie o zainteresowaniach, ono nie zawsze jest adekwatne, ale no jednocześnie dysponując całkiem dużą ilością danych, można wnioskować bardzo dużo. Myślę, że powinniśmy tutaj przywołać też Michała Kosińskiego i jego badania psychometryczne, no bo większość tych zainteresowań, które tutaj Państwo widzicie, no to są te zainteresowania takie, prawda, że no jakaś gazeta mnie interesuje, no jakieś takie, właściwie tak jak Kasia powiedziała, nie bardzo inwazyjne rzeczy. To, co pokazały badania psychometryczne robione przez psychologów, to, że można też wnioskować o cechach osobowości, o takich no, bardzo właśnie psychologicznych cechach użytkowników i że co więcej, bardzo niedużo danych do tego jest potrzebnych. To ja jeszcze raz wrócę do koła, żeby pokazać, gdzie my się chyba z Dominikiem trochę nawet różnimy w analizie tego, jak dużo czy też jak mało pokazuje Facebook. No dla mnie to, co jest w tym facebookowym oficjalnym interfejsie, to są rzeczy z pierwszego kręgu. To są tak naprawdę zachowane informacje o moich aktywnościach, które ja świadomie dokonałam. Czyli ty autentycznie tego Guardiana tam kilka razy kliknąłeś. Więc to jest zachowana informacja i wyabstrahowana informacja o tym, że Dominik kliknął na TechCrunch czy Guardiana. To nie jest żadna predykcja. To nie ma nic wspólnego i nie przybliża nas do dowiedzenia się, jak Facebook nas widzi, czyli tego trzeciego kręgu, o którym są badania Kosińskiego. Znowu mogę Państwa zaprosić do wysłuchania, tak się składa, że to znowu pasuje, mojego podcastu Panoptyką 4.0 z Michałem Kosińskim. Chyba sprzed miesiąca odcinek, w którym rozmawiamy właśnie o działaniu algorytmów, o tym, co one potrafią, czego nie potrafią i gdzie moglibyśmy z nich skorzystać. Ja jestem sceptyczna, Michał Kosiński jest chyba siłą rzeczy optymistą, bo uważa, że po prostu nie ma drogi odwrotu. Jesteśmy skazani na wnioskowanie na nasz temat przez algorytmy. Jedyne, co możemy zrobić, to pomagać im i ich pracę po prostu poprawiać, żeby było mniej błędów i mniej skrzywień tego, jak one nas widzą, bo widzą nas dokładniej czy rzetelniej niż ludzie i w związku z tym będzie mnóstwo zastosowań tej technologii będzie szło do przodu i w medycynie, i w polityce karnej, i w działaniach policji, i w politykach publicznych rozmaitych. Państwo i firmy będą chciały widzieć nas oczami algorytmów, bo jest to podobno statystycznie bliższe prawdy o nas ludziach, niż to, jak analizują ludzi inni ludzie, którzy widząc osobę oceniają ją po butach, po kolorze skóry, po wyrazie twarzy, po błysku w oku i to jest mniej statystycznie istotne, tak? Czy jest tu więcej błędów. Więc to jest bardzo ciekawa rozmowa, która dla mnie rzeczywiście pokazuje, w którym kierunku to wszystko zmierza, ale wracając jeszcze do jego badań właśnie nad Facebookiem, oni wykazali, to pewnie informacja jest już powszechnie znana, bo to były głośne badania, że na bazie tak niewielkiej próby, jak bodajże kilkaset, 300 lajków, które oni zebrali od osób badanych, byli w stanie ocenić profil psychometryczny, czyli na przykład poziom introwersji czy ekstrawersji, otwartości, różne cechy psychometryczne, jak również takie cechy jak orientacja seksualna, jak poziom inteligencji, poziom wykształcenia, jak fakt tego, że rodzice się rozwiedli tej osoby w przeszłości i ma jakąś traumę z tym związaną, byli w stanie takie cechy ustalić z większą, wyższą trafnością, niż byłaby w stanie to zrobić blisko osoba. Tak? Czyli no to był bardzo, bardzo taki kontrowersyjny, ostry wniosek. Intuicyjnie możemy się z nim nie zgodzić. Te badania nie zostały chyba przez nikogo podważone. Natomiast parę lat później zostały dość mocno zastosowane, dość kontrowersyjnie wykorzystane w kampanii Donalda Trumpa, gdzie inny naukowiec
naukowiec z chyba amerykańskiego Cambridge, tak? Aleksander Kogan zrobił bardzo podobny eksperyment. W zasadzie badanie i to takie mało etyczne, bo on zapłacił ludziom na platformie Amazona, gdzie ludzie pracują dorywczo i pomagają właśnie w szkoleniu algorytmów, tak? To jest głównie tego typu praca, czyli tak jak CAPTCHA, tam gdzie algorytm sobie nie radzi, tam człowiek klika za jakieś małe pieniądze, klika i pomaga trenować algorytm, to on na tej platformie zapłacił ludziom między dolara a dwa dolary za wypełnienie takich testów psychometrycznych i udostępnienie danych z Facebooka swoich oraz swoich znajomych, o czym oni nie całkiem wiedzieli. I w efekcie powstała baza kilku milionów chyba kont facebookowych. To 70 w sumie milionów. Tak, oni doszli taką drogą ekstrapolacji przez znajomych doszli do naprawdę potężnej liczby kont, do których mieli dostęp i mogli taką właśnie analizę porównawczą tego, co ludzie lajkowali, w jakie interakcje wchodzili i jaki charakter wykazywali, czy jakie cechy psychometryczne wykazywali, więc ten trzeci krąg był w grze, bo chodziło o wywnioskowanie cech ukrytych, byli w stanie to przeprowadzić i potem ten model, który mieli, zastosowali do populacji Amerykanów głosujących w wyborach, w których ostatecznie wygrał Trump. Oczywiście trudno spekulować, co by było gdyby, tak? Czy wynik wyborów byłby inny, czy taki sam, gdyby takich eksperymentów nie prowadzono, ale na pewno, i to chyba nie ulega wątpliwości, przekaz marketingowy, który trafiał do ludzi, który był mikrotargetowany, był dopasowywany do ich typów osobowości i pewnie w związku z tym po prostu działał lepiej. Na ile lepiej, jaki to miał wpływ na głosowanie, nie wiemy, ale wydaje się, że dopasowany był rzeczywiście bardzo optymalnie. No właśnie, więc tutaj tym największym wyzwaniem jest to wnioskowanie o różnego rodzaju naszych cechach. Tak jak powiedzieliśmy, większość tego, co firmy technologiczne są nam skłonne pokazywać, to są te najbardziej podstawowe rzeczy. Facebook dosłownie kilka tygodni temu zaczął już w pierwszych trzech krajach udostępniać takie narzędzie, tak zwane off-Facebook activity, w którym oprócz tego, co tutaj Państwu pokazywałem, będzie też każdemu użytkownikowi pokazywał, jakie dane zbiera o nim poza Facebookiem. Czyli na przykład, jakie strony internetowe Państwo odwiedzaliście, na których Facebook ma jakieś swoje skrypty, z jakich aplikacji korzystacie, które udostępniają Facebookowi dane na ten temat i tak dalej, tak? Więc trochę tych danych będzie więcej dostępnych dla użytkownika, ale to są tylko te, to są przede wszystkim te rzeczy z tej wewnętrznej warstwy. Tak. Jeśli chodzi o warstwę, którą ja określam jako trzecią, to chyba najbliżej Facebook do niej podchodzi w takiej funkcji dlaczego to widzę, którą też oni dodali w ciągu chyba ostatniego roku, ona się pojawiła w Polsce, gdzie możemy sprawdzić, dlaczego dany post do nas został skierowany, nie tylko sponsorowany, także niesponsorowany i to jest funkcja, którą my w Panoptykonie uważamy za niezwykle użyteczną i tutaj bardzo wspieramy, jeśli tak można powiedzieć, naciskamy, to chyba bardziej adekwatne Facebooka, żeby szedł w to głębiej i pokazywał naprawdę, dlaczego to widzę, bo dzisiaj to są znowu takie zaokrąglone, spekulatywne rzeczy. Być może widzisz to dlatego, że lubisz zwierzęta, albo być może interesujesz się medycyną, a tak naprawdę chodzi o to, że jesteś w ciąży i my to wiemy, ale nie powiemy tego wprost. Więc jakieś takie chodzenie naokoło tam się jeszcze odbywa, ale to już jest przybliżanie się do tej warstwy predykcyjnej, która w marketingu na Facebooku jest absolutnie kluczowa, bo to ona decyduje o tym, dlaczego realnie ja coś zobaczę lub czegoś nie zobaczę, czy to będzie reklama, czy to będzie jakikolwiek inny post. I właśnie te informacje powoli są nam sączone czy ujawniane, na razie w formie bardzo przybliżonej. Mamy ciekawy eksperyment z ubiegłego roku, oczywiście z Ameryki, bo tam one się najwcześniej pojawiają. Grupa naukowców po prostu wykreowała ileś reklam, które tak targetowali, że sami je widzieli. Oni widzieli, jakie kryteria wybrali. Wybrali bardzo wrażliwe kryteria, bardzo dokładne kryteria, a w tym wyjaśnieniu facebookowym te kryteria się nie znalazły. Tak? Czy więc nawet sami nie byli w stanie doprowadzić do tego, że zobaczyli swoje reklamy z pełnym wyjaśnieniem. No właśnie. Jednocześnie też chcemy, myślę, przestrzec przed tym, żeby no nie zawsze może przypisywać takie niesamowite możliwości tym firmom technologicznym. Zdarza się, że mechanizmy, które gdzieś tam nas pozwolą stargetować,
są tak naprawdę bardzo proste. Przykładowo, to jest chyba jeden z moich ulubionych przypadków. Jeden z moich kolegów był, to już było ze 2 czy 3 lata temu, u lekarza bardzo takiej rzadkiej specjalności w Warszawie, ale w bardzo takiej dużej placówce medycznej, a to na tyle rzadka specjalność, że ten lekarz chyba tam w ogóle 2 dni w tygodniu przyjmował czy coś takiego. No w każdym razie 2 dni później na Facebooku zobaczył reklamę skierowaną do pacjentów czy do osób z dokładnie problemem, który miał. No i proszę sobie wyobrazić... Poczuł się obnażony dość. Proszę sobie wyobrazić jego szok, no, reklama, właściwie no, skąd te technologie w ogóle o tym wiedzą, że on taki problem ma, jak tylko parę może innych osób to wtedy wiedział. No i wyjaśnienie jest bardzo, bardzo proste, tak? To znaczy reklama, którą zobaczył, była reklamą z grupy właśnie dyskusyjnej dla pacjentów z tym problemem i była to grupa, która była prowadzona przez pracowników firmy medycznej, w której był, a Facebook daje możliwość reklamodawcom, żeby wgrać własne dane, tak? To znaczy, żeby wgrać na przykład numery telefonów komórkowych albo adresy mailowe ze swoich baz i później kierować komunikację reklamową właśnie do tych konkretnych osób. Jedyny wymóg, jaki tam jest taki, że te grupy muszą mieć przynajmniej 20 osób, więc niezbyt dużo. I można do takich osób kierować reklamy. Co więcej, można też tworzyć tak zwane lookalike'i, czyli jak już mamy taką grupę na przykład naszych pacjentów, to możemy na Facebooku komunikować i kierować reklamę do osób, które są podobne do tej grupy, którą już złapaliśmy. Podobne w tym przypadku nie będzie znaczyło oczywiście, że te osoby aktywnie polubiły stronę o takie choroby na Facebooku, tylko na przykład Facebook oceni stan ich zdrowia na bazie takich danych, o których wcześniej mówiliśmy, czyli na przykład tego, jak ta osoba klika, w jakich godzinach korzysta z serwisu, jak utrzymuje relacje towarzyskie, tak? Jeżeli to są na przykład choroby psychiczne, czy jakieś stany depresyjne, no to widać szczególnie właśnie po sposobie, w jaki wchodzimy w interakcję z otoczeniem i te wzorce są dla tak dużej firmy dosyć przejrzyste. Co więcej, czasami ten lookalike, on raczej to nie jest tak, że chcę to powiedzieć, bo to może być ważna, może trochę uspokajająca, może zupełnie odwrotnie informacja. Jeżeli centrum medyczne wrzuca dane swoich pacjentów, to również nie taguje ich chorobami, prawda? Po prostu wrzuca informację, to jest człowiek, którego szukam, pokaż mi podobnego. I również Facebook nie musi tagować tych osób najbardziej wrażliwymi danymi i kategoriami typu, nie wiem, HIV, czy choroba weneryczna, czy depresja. On po prostu widzi podobną osobę. Dlaczego ona jest podobna? Co czyni ją podobną? To czasami nie jest wyrażone. A więc w tej bazie danych czasami nie będzie tego kontrowersyjnego kryterium doklejonego do nas, ale nadal będziemy traktowani przez system jak osoba podobna do tej, która cierpi na jakieś schorzenie lub cierpi na jakiś problem i tą drogą możemy poczuć się właśnie w taki sposób, jak Dominik opisał, obnażenie. Więc nie zawsze to dotknięcie nas, inwazja naszej prywatności musi wiązać się z artykulacją jakiejś cechy. I to jest też to, gdzie my się często spieramy z ludźmi, którzy te algorytmy projektują, którzy te bazy tworzą, którzy mówią, ale my nic nie wiemy. Te maszyny niczego tak naprawdę nie rozumieją. Ich działanie nie powoduje, że mamy jakąś listę kategorii ludzi. My po prostu uczymy się korelacji statystycznych, wykrywamy je i dopasowujemy treści na bazie tego, co jest podobne. A co czyni człowieka podobno do drugiego człowieka? Czy to jest stan fizyczny, czy psychiczny, czy doświadczenie życiowe? System tego nie wie. Nie wie, bo go nie odpytujemy, ale tak naprawdę wykorzystuje dokładnie taką analizę. No właśnie, tutaj w tym przypadku tej placówki medycznej, prawda, no to jest tak, że to nie jest tak, że Facebook coś wie, ale po prostu reklamodawca, w tym wypadku placówka medyczna, wgrała dane użytkownika i do tego użytkownika dociera i tak naprawdę ona wykorzystuje własne dane, własne informacje.
pytanie, jak Facebook to dalej wykorzystuje, ale powiedziałem o tym, że no można w tym celu wykorzystywać właśnie adresy mailowe czy telefony, numery telefonów komórkowych. Natomiast chyba taką najpowszechniej stosowaną metodą są tak zwane piksele facebookowe, czyli to jest też taki mechanizm, który pozwala reklamodawcom docierać do osób, które odwiedziły jakieś konkretne strony internetowe. To prawdopodobnie mogliście się Państwo z tym spotkać, jak właśnie wchodzicie, powiedzmy, do sklepu internetowego, oglądacie jakiś produkt w tym sklepie internetowym, to później w innych miejscach w internecie widzicie reklamę tego dokładnie produktu z tego dokładnie sklepu internetowego. To wszystko właśnie w przypadku Facebooka opiera się o te piksele reklamowe, no ale wszystkie inne właściwie duże firmy reklamowe też tego typu mechanizmy tak zwanego retargetingu czy remarketingu oferują. Facebook no, pozwala też sobie sprawdzić, to można zobaczyć, jacy reklamodawcy nas przecięli i też to jakoś tam powyłączać, ale mamy, prawda, informacje, kto gdzieś tam wgrał moje dane na Facebooka, nie wiem, czy to były adresy mailowe, czy może wszedłem na jakąś stronę internetową i do mnie może tą reklamę kierować. Także do pewnego stopnia możemy to zobaczyć, ale też no, czy zobaczymy tutaj wszystko, no tak naprawdę tej pewności nie mamy. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałem powiedzieć o tym wnioskowaniu, no bo powiedzieliśmy bardzo dużo o tym wnioskowaniu o cechach użytkownika, tak? Kim jesteśmy, jakie są nasze cechy psychologiczne, no ale okazuje się, że bardzo dobrze można też wnioskować o naszych relacjach. Parę lat temu też jeden z naszych kolegów, robiąc doktorat w Kopenhadze, pokazał, że sama informacja, czy właściwie dowolne dwie aplikacje na telefony komórkowe mogą bez większego problemu wnioskować o tym, z kim się spotykamy, z kim spędzamy czas, z kim, kiedy, gdzie jesteśmy. Dlaczego? No, dlatego, że nasze telefony, nawet jeżeli macie Państwo wyłączoną lokalizację w telefonie, nawet jeżeli macie wyłączone sieci Wi-Fi, to systemy operacyjne telefonów, zarówno iOS, jak i Android, skanują to, jakie sieci Wi-Fi są w zasięgu. Tak? I teraz wiedząc o tym, że większość aplikacji, zdecydowana większość ma dostęp do sieci Wi-Fi, tak? To jest 85% aplikacji, pewnie szczególnie tych bardziej popularnych, no więc jeżeli powiedzmy i ja i Kasia mamy te same aplikacje na telefonie, to te aplikacje wiedzą, jakie sieci Wi-Fi, w zasięgu jakich sieci Wi-Fi jesteśmy, więc można ustalić, że się w tej chwili spotykamy. I tego typu wnioskowanie o relacjach też jest robione. Oczywiście potencjał do sprawdzania tego, kto, kiedy, z kim się spotykał. Tutaj możliwości odtworzenia tak naprawdę sieci kontaktów społecznych danej osoby są niezwykle duże. Więc nie mówimy tylko i wyłącznie o wnioskowaniu o cechach, ale również o wnioskowaniu o relacjach. Czekam na pierwszą sprawę sądową. Dominik mnie zainspirował. Ja nie widziałam, że oni na to robią, nawet gdy Wi-Fi jest wyłączone, bo to jest dokładnie przykład dobrze pokazujący granicę, którą prawo wyznacza, próbując nas chronić. Coś takiego, mogę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością jest nielegalne i myślę, że skończy się wreszcie jakąś potężną karą, nie jestem... bo nie ma uzasadnienia, dla którego te systemy miałyby to robić i jeszcze takie dane odkładać i udostępniać je aplikacją, więc jest to zupełna granda, że taki wyciek informacji ma. Nie jestem pewien, czy od czasu tych badań, zresztą właśnie w efekcie tych badań to się trochę nie zmieniło i czy w tej chwili rzeczywiście aplikacje mogą mieć dostęp do informacji, jakie sieci Wi-Fi są w zasięgu, jeżeli to Wi-Fi w telefonie jest wyłączone. System operacyjny na pewno takie dane zbiera, ale czy aplikacje nadal mają do tego dostęp, to tego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to mogło się już od którejś wersji właśnie systemu Android i iOS zmienić. Natomiast no, to nie zmienia tego, że większość naszych aplikacji ma dostęp do sieci
sieci Wi-Fi, jeżeli mamy to Wi-Fi włączone, no to tak naprawdę no, nie mamy nad tym za dużej kontroli, a trudno byłoby pewnie wyłączać Wi-Fi w telefonie. No, wystarczyłoby wybrać takie aplikacje, które tego dostępu nie żądają, albo patrzeć, o co nas proszą. Zresztą już widzę rękę i ja też chciałam to powiedzieć, jest dobry żebyśmy moment, tak otworzyli, tak. Ale chcę tylko powiedzieć, że z dużym entuzjazmem zauważyłam, że mój telefon coraz częściej pyta mnie o to, czy ja w danej chwili na przykład zgadzam się udostępnić mikrofon lub kamerę telefonu jakiejś aplikacji, albo dostęp do lokalizacji aplikacji, więc jestem pytana o to w czasie rzeczywistym i tak samo powinno być z Wi-Fi. Jeżeli tak nie jest, to myślę, że jest to kwestia czasu, aż się weźmiemy za to i tak właśnie będzie. Chyba tyle naszego długiego wstępu. Otwórzmy dyskusję. Dzień dobry. To znaczy, ja chciałbym uściślić to, co pan mówił na temat śledzenia wyłączonym Wi-Fi, bo jeden mamy GPS, czyli lokalizację, druga rzecz to jest GSM, czyli odległość od wieży bazowych i tego pan nie poruszył, a trzecia Wi-Fi. Znaczy, to prawda, ze wszystkich tych informacji można ustalać, gdzie są użytkownicy, natomiast no, w przypadku sieci bazowych nie jest to tak super dokładne, dlatego że musimy mieć informacje, tak naprawdę, czy telefon musi mieć dostęp do kilku sieci bazowych, żeby można było zrobić tak zwaną triangulację i rzeczywiście dobrze pozycję tego użytkownika ustalić. Natomiast no, sieci Wi-Fi, no to już jest mniej istotne, jaka jest lokalizacja nasza, natomiast no, to, że jesteśmy w tej chwili w zasięgu tych samych sieci i pewnie tych sieci jest kilka, możecie państwo sprawdzić, jakie sieci tutaj są dostępne, no to już współprzebywanie w zasięgu tych samych sieci Wi-Fi jest istotną informacją. Ja tutaj na ten wykład specjalnie jechałem eksperymentalnie hulajnogą Limę. Nie pierwszy raz, ale specjalnie wyłączyłem lokalizację. Wi-Fi w ogóle nie używam, bo mam służbowy telefon, tak? I jest dokładny ślad z Pałacu Staszica, jak jechałem przez pola Małkotowskie. Znaczy nie jest idealny, ale bez lokalizacji i bez Wi-Fi na samym GSM-ie. No proszę zobaczyć, to jest z Pałacu Staszica tutaj bez Wi-Fi. Włączonego i bez lokalizacji. Jeszcze mam pytanie, czy telefon, który ma na stałe włożoną baterię, tak jak prawie każdy teraz, po wyłączeniu daje się lokalizować? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, nie wiem, czy ty, Kasia. Natomiast to jest tak, no rzeczywiście w tej chwili lokalizacja w telefonie to jest coś, co pozwala nasze położenie określić najdokładniej. W przypadku hulajnóg, no ja podejrzewam, że to jest też tak, że one same w sobie mają lokalizację wbudowaną, żeby nie ginęły, więc to jest ślad w systemie, że wziął pan tę konkretną hulajnogę i którędy ta hulajnoga się przemieszczała. Nawet pana telefon, mógłby pan zostawić ten telefon po wsiąściu na tą hulajnogę i podejrzewam, że te dane dalej by były. Jakieś pytania? Tak, żyłam. O dwie sprawy zapytać. Po pierwsze, o co chodzi z tą aktywnością offline, o której informacje ma Facebook? Czy to są dane zbierane z tego, na co klikamy poprzez posty na Facebooku zalinkowane, czy jakoś inaczej coś jeszcze innego zbiera? Jeszcze będę miała pytanie. To znaczy, to jest tak, Facebook, poza Facebookiem, tak, poza samym serwisem Facebook, zbiera informacje z innych stron internetowych i tutaj mówimy o wszystkich stronach internetowych, które na przykład mają te guziki lubię to,
bo to już oznacza, że Facebook ma tam swoje skrypty i może użytkownika zobaczyć. Wszystkie strony, które umożliwiają też logowanie przez Facebooka, strony, które umożliwiają wyświetlanie jakichś informacji z Facebooka, z jakiejś strony facebookowej, no i też strony, które umożliwiają są w tym ekosystemie reklamowym Facebooka, czyli umożliwiają wyświetlanie reklam takich facebookowych. To już są cztery rzeczy i każda z nich tak naprawdę powoduje, że Facebook może widzieć aktywność użytkownika na tej stronie internetowej. No i oczywiście, jeżeli to jest na tej samej przeglądarce, czy użytkownik jest zalogowany do Facebooka w jakiejś innej karcie przeglądarki, może widzieć wtedy tą aktywność i z tym konkretnym użytkownikiem tą informację łączyć. Innym mechanizmem są właśnie telefony komórkowe i aplikacje. I tutaj Facebook daje takie narzędzia analityczne do aplikacji, to za darmo można z tego skorzystać, świetna sprawa, tak zwany Software Development Kit, SDK, i twórcy aplikacji wykorzystują to głównie w celach analitycznych, natomiast to pozwala też zbierać Facebookowi informacje o tym, że ten konkretny użytkownik ma taką aplikację i kiedy tej aplikacji używa. Ale to nie są informacje offline, to chyba się nazywa jakoś inaczej. Tak. Może off Facebook. Okej, to ma sens. Ja nie kojarzę, bo to Dominik wniósł informację. Tak, to się nazywa off Facebook activity. Tak. Jeśli pójdziemy do lasu i będziemy offline, może tego nie zauważą. Tak, ja się przejęzyczyłam. Okej, a jeszcze chciałam spytać, bo mówili państwo o tym, że jakieś firmy mogą udostępniać nasze numery telefonów i adresy e-mail. Nie rozumiem, o jakie firmy chodzi, jak to działa. Chodzi o każdego reklamodawcę. Każdy z nas może zalogować się, będąc użytkownikiem Facebooka, ale to nie dotyczy tylko Facebooka, dotyczy każdego serwisu, który przyjmuje reklamy, który przyjmuje treści sponsorowane, po to, aby te treści precyzyjniej dobierać. Te różne platformy wystawiają interfejsy dla reklamodawców. Na tych interfejsach, czy to będzie Twitter, czy Google, czy Facebook, zawsze znajdziemy jakieś kategorie, które możemy wybrać, na przykład demograficzne kategorie, prawda? Możemy powiedzieć, chcemy dotrzeć do ludzi, którzy są w Warszawie, mają przedział wiekowy taki i owaki, albo interesują się, nie wiem, nauką, tak? Albo są fizycznie na festiwalu nauki w tych lokalizacjach. To jest bardzo proste do zrobienia. Jeśli chcemy to ulepszyć, ten target zawęzić, możemy dodać swoje dane. I taka funkcja, aby zuploadować, brakuje mi słowa, wprowadzić do systemu, wgrać, dziękuję, dane użytkowników na Facebooku istnieje i budzi trochę kontrowersji, bo rzeczywiście to znaczy, że firmy, każdy z nas, pani również może to zrobić, może pani udostępnić dane ze swojego telefonu, swoich kontaktów, jeżeli jest ich więcej niż 20, stworzyć grupę ludzi, którą chciałaby pani w jakiś sposób targetować, na przykład informacją o tym, że robi pani prywatną imprezę, tak? Możemy sobie wyobrazić, że nawet każdy z nas z tego korzysta, ale kiedy w grę wchodzi duża firma, która danych ma sporo, tak jak właśnie przywołane centrum medyczne, no to poziom kontrowersji odpowiednio rośnie, a już szczególnie, kiedy robi to partia polityczna na przykład. No właśnie, może jeszcze podajmy... Chodzi o interfejs reklamodawcy. O sposób umieszczenia reklam na Facebooku. To znaczy, nie rozumiem, tak, ale skąd to centrum medyczne ma dane i nie wiem, czy to na Facebooku bezpośrednio udostępniają? Ma dane ludzi, których obsługuje. Ma numer telefonu pacjenta. No tak, ale rozumiem, że to po prostu jest, to są te dane, które ma rejestracja tej przychodni, tak? Dokładnie tak. Okay. I wprowadza je do Facebooka. Po to, żeby Facebook mógł ustalić, czy ta osoba o tym numerze telefonu jest w jego systemie i mógł pokazać jej reklamę, którą to centrum dla tej osoby zapokryje. Okej, to już rozumiem, jak to działa. Może warto też powiedzieć o ciekawym przypadku zastosowania tego w wyborach w 2017 roku w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele Partii Pracy, a właściwie przewodniczący tej Partii Pracy chciał, żeby partia prowadziła jakąś kampanię do użytkowników na Facebooku, bardzo konkretną. Natomiast
natomiast sztab tej partii uważał, że pomysł jest kiepski, no ale ponieważ nie mógł przekonać przewodniczącego partii do tego pomysłu, to postanowili wydać niedużo pieniędzy po to, żeby skierować tą reklamę tak, żeby była skierowana tylko i wyłącznie do przewodniczącego, jego najbliższego otoczenia i grupy kluczowych osób. Natomiast no, przeciętni użytkownicy Facebooka widzieli zupełnie co innego. Spieszmy czy komentarze, bo zbliżamy się do końca naszego czasu. Takie pytanko. Juliusz Cezar kiedyś powiedział, że informacja jest bronią i czy te wszystkie informacje nie mogą kiedyś przeciwko nam się po prostu tutaj skrupić. Chodzi mi o to, bo adwocent tutaj pytanka pana, czy po wyłączeniu telefonu jakieś funkcje są. Owszem, tak, jak się ma taki telefon z dwoma ogniwkami, to tak, ale to są takie specjalne telefony. Natomiast kwestia jest tego rodzaju, czy to wszystko też nie ma też taki, no bo w ogóle system GSM, telefony komórkowe, to wiadomo technika wojskowa lat 40. w Stanach Zjednoczonych. No i ta technologia cały czas ewoluuje. Teraz cywile to mają w swoich rękach. Czy to też nie jest trochę dla naszego bezpieczeństwa, czy zabezpieczenia nas? No bo równi użytkownicy mają różne pomysły. No to tutaj chyba zależy od tego, jak definiujemy przeciwko nam. Ja uważam, że cały czas wszystko, o czym dziś mówiliśmy, to jest według mnie wykorzystywanie informacji, która stała się władzą. Zawsze była, tylko tej władzy jest po prostu więcej wraz z tym, jak dużo danych o sobie generujemy. One są cały czas przeciwko nam wykorzystywane, bo jeżeli ktoś manipuluje pańskim wyborem w internecie, próbuje pana zaangażować emocjonalnie ponad to, co pan sam by sobie życzył, próbuje nakłonić pana do kupienia jakiegoś kolejnego badziewia, którego pan nie potrzebuje, wydać więcej pieniędzy, zaangażować się w sposób, którego pan by sobie nie życzył, to jest to przeciwko nam, w mojej ocenie. Ale to jest już kwestia opinii, prawda? Możemy w demokracji, w której funkcjonujemy, możemy mieć różne preferencje i jako społeczeństwo możemy, nie wiem, ufać na przykład reklamie, uznać, że reklama to nie jest problem i dopóki służby specjalne tego nie rozgrywają przeciwko nam, w sensie najbardziej dosłownym, aby nas, nie wiem, aresztować, wrabiać w jakieś przestępstwa, których nie popełniamy i robić inne okropne rzeczy, to jeszcze jest okej. Okay. No dla mnie to już nie jest okej, okay, ale jeżeli obawiacie się państwo tego scenariusza wojskowego czy scenariusza ze służbami w tle, to on również się realizuje, bo przecież te wszystkie informacje firm technologicznych również ma państwo, tak? Państwo i polskie, i amerykańskie, i każde inne ma swoje ścieżki dojścia do tych danych i również z nich korzysta. Więc jeśli macie poczucie, że to państwu ufacie mniej niż Facebookowi, no to również nie ma sensu na Facebooku organizować się, nie wiem, w grupy protestujących czy grupy opozycyjne, bo to również jest zasób, z którego państwo także polskie może korzystać. Ja mam dwa pytania. Byłem niedawno na konferencji naukowej profesora Lee, światowej klasy kryminologa z USA na Uniwersytecie Warszawskim. No i on tworzy właśnie big data właśnie kryminologiczne, tak żeby policja się tym amerykańsko posługiwała. I on twierdzi, że podstawowym powodem tego jest spadek wykrywalności przestępstw w ostatnim czasie, pomimo no, upowszechnienia się właśnie telefonów komórkowych, Facebooka itd., itd. Czy to jest możliwe? Bo właściwie wydaje się no, odwrotnie, że właśnie powinna ta wykrywalność rosnąć. A drugie pytanie, to chciałem się zapytać, jak państwo to widzą, bo był taki czas, że przez jakiś czas nie używałem telefonu komórkowego i kiedy go włączyłem, zadzwonił do mnie, wyświetlił się numer, zdążyłem odebrać, słucham, wyłączył się ten rozmówca po kilku sekundach i kiedy próbowałem oddzwonić, nie ma takiego numeru, od razu się pojawiła informacja i po iluś tam razach w późniejszym czasie było to samo. I taka sama sytuacja się znowu powtórzyła, znowu po jakiejś przerwie używania telefonu mojego z innym numerem. Znaczy inny numer się wyświetlił i też od razu, że nie ma takiego numeru. No mi się wydaje, że to
jakiś automat po prostu nagrał mój głos i identyfikował, czy ja to ja. Ale to bardziej mi na działanie służb wygląda niż Facebooka. Czy to jest Państwu znane? Ta taka dziwna sytuacja. Ja nie mam z nią nic wspólnego. Bardzo ciekawe. Popytam, nie słyszałam, nie spotkałam się z taką weryfikacją głosową. Znaczy, sam pomysł, żeby weryfikować ludzi po głosie, oczywiście funkcjonuje i jest używany, i zresztą Google i Facebook na pewno do tego się mocno przyczyniają, bo one idą w usługi głosowe i zachęcają nas, co widać, prawda, w tych interfejsach, żebyśmy mówili więcej głosem. Banki, też firmy, które umożliwiają załatwianie różnych rzeczy przez telefon, to robią. Kiedyś była taka chyba niepotwierdzona plotka, że któryś z ministerstw polskich rozwijał taki program. Czy to była skarbówka? To chyba miała być skarbówka, żeby identyfikować po głosie dzwoniących obywateli. I wydaje mi się, że to zostało zarzucone albo okazało się być kolejnym jakimś fake newsem. Ale zasadniczo biometria również działa na głos i nie jest to wykluczone, że ktoś ma taki pomysł, aby tak robić. Dlaczego miałoby się to dziać? Dlaczego? No chyba tak, to pasuje do służb, czyli do takiego pomysłu, że mamy obywatela, który ma swój telefon na stałe, prawda? Mamy w Polsce, pewnie to Państwo kojarzycie, od paru lat jest obowiązek rejestracji wszystkich kart SIM, również kart prepaid. To oczywiście miało uzasadnienie antyterrorystyczne. My byliśmy temu podatkom bardzo przeciwni, ale nie wygraliśmy tej batalii i również w Polsce, jak w większości krajów Unii Europejskiej, telefony są rejestrowane. Więc tak, państwo chce mieć na tym kontrolę i chce móc zweryfikować, czy pan tego telefonu komuś nie przekazał, więc być może jest to droga, ale ja tego nie mogę potwierdzić, bo pierwsze o takiej praktyce słyszę. Co do kryminologii i wykrywalności, to nie jest moja branża, nie orientuje się zupełnie, jakie są dane. Skoro takie dane pojawiły się na wykładzie, być może tak właśnie jest. Trudno mi spekulować, dlaczego tak mogłoby być. Być może dlatego, że jeszcze też nawiązując do rzeczy antyterrorystycznych, kiedy ta dyskusja się zaczęła w Europie, jakie taktyki antyterrorystyczne są dobre, jakie złe, czy trzeba właśnie te wszystkie dane zbierać, te metadane, czy musimy to wszystko mieć. Pamiętam polskie głosy w tej dyskusji, dość sceptyczne, to było tak z 10 lat temu jeszcze. Polacy chwalili się tym, że w takim Afganistanie oni zawsze wiedzieli więcej niż Amerykanie, bo oni nie byli zalani tymi metadanymi, tylko mieli klasyczny wywiad. Więc może to jest podobny mechanizm, tak? Że przy tym, jak dużo jest tych danych, sensownie je przetworzyć, sensownie się w tym znaleźć jest bardzo trudno. To też potwierdzały rozmowy nasze z Williamem Binneyem, takim bardzo ciekawym człowiekiem. On jest już wiekowym analitykiem amerykańskich służb, który stał się sygnalistą w okresie też Snowdena. Zaczął swoją historię opowiadać i on, kiedy wydarzył się zamach terrorystyczny na Nowy Jork, słynny 9-11, on wtedy pracował dla służb i był zdruzgotany tym, że wiedział, on jest matematykiem, wiedział, że były informacje w systemach, które pozwalały temu zapobiec, ale nie były one wykorzystywane, ponieważ zablokowano program, który on rozwijał, to się nazywało chyba Enigma, nitka jakoś tak, który miał być bardzo precyzyjnym systemem targetowania po metadanych, bo był za tani, nikomu się nie opłacał i nie było tam interesów korporacyjnych, a pakowano ogromne pieniądze w zupełnie inne systemy, które nie dawały takiej jakby widzialności w tych metadanych. I on zaczął rzeczywiście to sypać, kiedy zorientował się, że ten system działa przeciwko ludziom, tak? Więc no, mieć dane, a umieć z nich skorzystać i mieć dostęp do tej władzy i korzystać z niej, żeby zapobiegać przestępstwom, a nie rozgrywać polityczne gry, to są zupełnie różne rzeczy. I może to jest właśnie ta sama historia, prawda? Dane mamy, ale na przykład władza nie ma interesu w tym, żeby zajmować się przestępczością, bo ma inny interes. Tak, i też w tym, co Kasia powiedziałaś, i szczególnie ten przykład z Afganistanem, no jest też cały szereg badań, które pokazują, że jak ludzie mają właśnie różnego rodzaju narzędzia, dane, żeby z nich korzystać, no to jest taka rzecz, którą najprościej zrobić. Tak? To znaczy, jeżeli to zaczyna być dostępne dla właśnie służb, no to naturalną rzeczą jest to, że się po to sięga. No a później się okazuje, że niekoniecznie te metody są takie dużo skuteczniejsze i w momencie, kiedy osoby, które wcześniej wykonywały tą pracę operacyjną, dużo bardziej jakościową, ale pewnie dużo bardziej żmudną,
to tych osób już nie ma albo no właśnie mają preferencje na jakieś takie podejścia, w których no nie trzeba sobie aż tak rąk ubrudzić i można pobawić się danymi, no to te efekty są mniejsze. Tak? Także ten spadek wykrywalności może być związany z po prostu mniejszym używaniem tych bardziej tradycyjnych metod. Zaufaniem algorytmom, które zauważą, że ktoś idzie krzywym krokiem, ale nie zrozumieją dlaczego, czy się upił, czy jest chory, czy ma taką fantazję, prawda? Więc mamy dużo false positives, dużo jakby błędnych tropów w takim myśleniu. Nie widzimy rąk, zbliżamy nie, się... Nie jest jeszcze. A, przepraszam tak. bardzo. Ja mam jeszcze pytanie. Rozumiem, że te dwa pierwsze kręgi to jest nasza aktywność, bądź obserwacja. Przemieszczanie się, bądź wejście aktywne w strony internetowe i no, klikanie tam na lajki i tak dalej. Skąd się bierze ten trzeci krąg, chciałem zapytać, bo rozumiem, że jest to obróbka statystyczna dużej ilości danych, dużej grup. Natomiast tak. Pani powiedziała, jeszcze jedno zdanie, pani powiedziała, że jest możliwość obserwowania danej osoby. Co mam przez to rozumieć? Bo pani powiedziała, że myszka może być narzędziem jak gdyby inwigilacji, sposób w jaki nią się poruszamy. To by znaczyło, że jesteśmy śledzeni online, indywidualnie. Jak to wygląda, jak to jest zrealizowane? No, dokładnie tak. Każda firma, z której usług pan korzysta, która ma dostęp taki faktyczny, a Dominik pokazywał przez długi czas, już nie będziemy do tego wracać, bo nie mamy możliwości przechodzić przez to jeszcze raz, pokazywał rozmaite momenty czy sposoby gromadzenia tych danych. Więc każda firma od telekomunikacyjnej po Facebooka, która może obserwować to, jak pan porusza, załóżmy tą myszką, weźmy ten przykład, co bo on jest konkretny. Tej znaczy może tę informację zachować. Może ją zachować. Tak? Czy to będzie bank, czy to będzie taka firma, która dostarcza właśnie usługę biometrii behawioralnej, o której ja mówiłam, czy to będzie Facebook, czy to będzie na przykład Google, który ma, no, którego systemu operacyjnego pan używa. Każda z tych firm, która faktycznie może mieć podgląd na ruch myszką, może tę informację o panu zachować. I większość z nich to robi. W przypadku strony internetowej, na które pan wchodzi, no to są skrypty, które na tych stronach są zamieszczone i które no, zbierają cały szereg informacji, tak? O komputerze, o tym, jaki to jest komputer, jaka to jest przeglądarka i tak dalej, i tak dalej. Te informacje są wykorzystywane do tego, żeby na przykład dostosować to, jak panu daną stronę internetową wyświetlić, bo jeżeli wchodzi pan na nią z telefonu komórkowego, to może ona powinna wyglądać inaczej niż jeżeli wchodzi pan na tą stronę z komputera. No więc to są właśnie różnego rodzaju skrypty, które na tych stronach internetowych są. Więc te dane się odkładają, jest ich bardzo dużo, ma je dziesiątki, setki, tysiące firm. I teraz jeżeli taka firma jednocześnie obserwuje inne osoby, a zwykle tak, no bo rzadko jest pan jedynym klientem, rzadko to są takie usługi, raczej to są usługi idące w setki tysięcy, miliony, miliardy ludzi jak na Facebooku, to przyporządkowanie wzorca, jaki prezentuje pański ruch myszką do wzorca ruchów myszką tychże milionów innych ludzi i powiedzenie, aha, podobny do tej kategorii, a ta kategoria nazywa się na przykład Parkinson, albo na przykład depresja, albo na przykład, nie wiem, zmęczony człowiek po godzinach, albo spieszący się człowiek, albo człowiek w stresie, no to mamy przyporządkowanie pańskiego wzorca zachowania do modelu statystycznego. Pytanie tak? może inaczej zadam. Czy algorytm śledzenia myszki jest przypisany do strony internetowej i jak ja ją sobie ściągam, to mam ten algorytm wpisany i później on jest przekazany. Gdzie się odbywa to, co pani powiedziała? Ta analiza odbywa się nie na stronie. Ona się odbywa na serwerach takiej firmy. Ona się nie dzieje w czasie rzeczywistym. No chyba że mówimy na przykład o stronie specyficznej, w której taka analiza w czasie rzeczywistym miałaby sens. Na przykład strona chce ocenić. To są chociażby skrypty, które no, pozwalają tak naprawdę nagrać w ogóle to, co użytkownik robi na stronie. Tak? Znaczy,
sam znam serwisy, które z takich technologii korzystają. Można nagrać po prostu, co dokładnie użytkownik robił. Ale rozumiem, robił, że pan pyta o analizę stronie, tego, tak? Czyli obserwacja oczywiście musi odbywać się w momencie, w którym pan korzysta ze strony, ale już analiza, wyciąganie wniosków, czy ta o tej osobie nie musi, zwykle nie odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli raczej rzadko to jest taki feedback natychmiastowy. Pan rusza myszką, strona się orientuje, o, zmęczony człowiek, albo on spieszy się, pokaże jej coś innego. To może być odroczone w czasie, to może być wykorzystane w przyszłości do pokazania jakiejś reklamy, czy komunikatu, czy innego wnioskowania, chyba że tak. Strona jest na przykład skryptem bankowym i chodzi o analizę oceny ryzyka kredytowego, to wtedy może tak być, że wpisując, pan wypełnia wniosek w banku i zarówno to, jak pan wpisuje dane do tego wniosku, jak szybko, jak pan się myli, jak pan koryguje, co pan robi, jak i te informacje są w czasie rzeczywistym mielone, analizowane po to, aby wypluć ten scoring. Może tak być, ale to są raczej bardziej zaawansowane, rzadsze systemy. Zwykle ta analiza moim zdaniem odbywa się dopiero w tak zwanym cloudzie, na serwerach firmy po skorzystaniu z usługi. Bo to olbrzymie ilości danych by musiały być przekazywane, jeżeli o tym rozmawiamy, jeżeli, bo są dwie możliwości, prawda? Albo zbieramy te dane na stronie i wysyłamy pakiet później do analizy, albo przesyłamy informację online dotyczącą ruchu tą myszką i wtedy jesteśmy na bieżąco jak gdyby sprzężeni z tymi, tak jak pani mówi, z dużymi serwerami. Tak, ale tak jak Kasia powiedziała, no właśnie w przypadku transakcji finansowych, wszystkich operacji, kiedy płacicie państwo kartą w internecie albo no, robicie inne takie transakcje, przede wszystkim zakupowe, no to są firmy, które zajmują się tym, żeby właśnie analizować wszelkie informacje, które są o użytkowniku, o tych kartach, tak, więc te dane z państwa zachowania są łączone z danymi na przykład o numerach ostatnio skradzionych kart kredytowych i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy, które się dzieją naprawdę w czasie milisekund, bo no, możecie poczekać pewnie kilkanaście sekund na to, żeby ta transakcja, jakaś płatność przeszła, tak? Natomiast no, zanim ona przejdzie, musi być sprawdzona. Ale to nie jest ruch myszką, tylko przepraszam, numer musimy to ja są, muszę kończyć, to są różne, nie różne jak państwo, rzeczy. Więc jeszcze zaproszę pana o głos, bo pan dość długo już czeka. Ja rozumiem, że tutaj chodzi generalnie we współczesności o to, że mamy pewną przewagę informacyjną względu na cechy internetu i jakby maszyn liczących, jakimi są komputery, a nie chodzi o to, że dane o nas nie są zbierane i przetwarzane, no bo to ludzkość robiła sobie nawzajem od zawsze, prawda? I teraz jak chcemy wyrównać ten brak równowagi informacyjnej, no to został stworzony ten mechanizm najpierw ustawy o ochronie danych osobowych, a teraz RODO. I rozumiem, że mechanizmów tam, znowu konstrukcji jest kilka. Jedna to jest, żebyśmy my wiedzieli jak najwięcej dzięki klauzulom informacyjnym. No to widać jak to działa, nikt tych klauzul nadal nie czyta od półtora roku. Jeszcze mniej ludzi je czyta, no bo one są jeszcze bardziej irytujące, jeszcze dłuższe i jeszcze mniej zrozumiałe. Drugi mechanizm to jest UODO i inne takie organy. Jak widzimy, UODO ma nadal bardzo mało środków i no, czasem tam jakąś karę symbolicznie nałoży, tak ostatnio na Morele, ale generalnie 90% polskiego biznesu się kompletnie nie zastosowało do RODO i nie ma zamiaru. I to mówię o e-commerce na przykład. Wszystkie polskie sklepy, które mają po 100 tysięcy często fanów na Facebooku, absolutnie nie są zainteresowane stosowaniem RODO i nie mają zamiaru. I trzecia płaszczyzna to jest ta, że to my możemy wystąpić przeciwko Facebookowi, ja mogę, prawda, z powództwem cywilnoprawnym zarządzać odszkodowania za to, co mi Facebook robi, jaką krzywdę, albo zarządzać, żeby mi wydał wreszcie wszystkie dane, to o czym pani mówi, trzy warstwy albo siedem warstw i opowiedział wszystko o sobie.
Facebook, co jest oczywiście totalnie bezskuteczne. W ogóle nie wyobrażam, jak z Polski, teraz jest jeden z polskich polityków PiS-u, toczy proces z Facebookiem i ma zamiar potem wyegzekwować go w Irlandii. Ale w Irlandii będzie musiał na podstawie tytułu polskiego egzekucyjnego uruchomić irlandzkiego komornika, który zrobi co konkretnie. To znaczy, tu jest potrzebna cyberpolicja i cyberorgan na poziomie, wydaje się, unijnym, nie wiem, czy się Państwo zgodzą, żeby w ogóle zmienić ten stan rzeczy, dlatego że to, co ja widzę, jeśli o mnie chodzi, po rzeczywistości, po półtora roku po obowiązywaniu RODO i po kilkunastu latach obowiązywania ustawy ochrony danych osobowych, to nic, po prostu jest wszystko kompletnie nieskuteczne. Słyszę pański sceptycyzm, chyba się do tego nie odniosę, bo goni mnie czas, a temat dzisiejszego spotkania jest inny niż stosowanie prawa, ale tak, ja go podzielam i myślę, że dojrzewam do tego, żeby myśleć o nowych typach regulacji bardziej takiej, jaką mamy w przypadku niezdrowego jedzenia, nieuczciwej reklamy, niebezpiecznych produktów, tak? Czyli raczej kompetencji państwa systemowych, które nie są zapięte na prawa indywidualne, bo zgadzam się z diagnozą, że prawa jednostki w tym systemie są żadne. Ja to porównuję często do tego, że jesteśmy cyfrową biomasą, a nie obywatelami, nie klientami, więc z pozycji tej biomasy nie mamy głosu, nie mamy praw. Jest nam bardzo, bardzo ciężko cokolwiek zrobić, więc jakby potwierdzam, że jest to szalenie trudne. Natomiast z kolei rok obowiązywania prawa to jest za mało, żeby ocenić jego no jakby siłę rażenia. Największe sprawy facebookowe dopiero się klarują, tak? Facebook ma kilkanaście spraw, na które czeka rozstrzygnięcie w Irlandii i zobaczymy, jak one będą rozstrzygnięte. Więc nie przesądzałabym tego, na ile organy, które mamy na gruncie RODO, takie jak UODO Polski i podobne w Irlandii, nie będą skuteczne. Mogą być skuteczne, jeżeli do tego dorosną. Ale na pewno to nie jest wszystko i mamy na to inne pomysły. Chętnie o tym kiedyś indziej porozmawiam, bo tutaj jest sporo pomysłów, jak inaczej to regulować, ale to nie jest temat tego spotkania. Nie otwieram tego, bo to byłaby kolejna godzina. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do rozmów w kuluarach. Dominik pewnie zostanie tutaj jeszcze chwilę. Wiem, że Pani miała jakiś komentarz lub pytanie, więc zapraszamy. Tak, bardzo Państwu dziękujemy. Ja myślę, że niezwykle istotną rzeczą jest to, że może sami tego wszystkiego nie czytamy, ale na szczęście są organizacje, które to czytają i tego pilnują i zachęcamy do wspierania tych organizacji. I na koniec jeszcze powiem, że też prowadzimy wspólnie projekt badawczy, teraz związany z mikrotargetowaniem reklam politycznych i tym, jak partie polityczne wykorzystują to, co firmy technologiczne o nas wiedzą i jak pozwalają nas dzięki temu namierzyć. Zachęcamy do korzystania i instalowania sobie w przeglądarkach wtyczki Kto Cię Namierzył. Strona Kto Cię Namierzył bez polskich znaków.pl. Można tam tą wtyczkę pobrać. To Państwu pokaże, jak różni reklamodawcy polityczni do Was się kierują, a udostępni również nam te dane. Obiecujemy, wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w celach badawczych. Są zanonimizowane, tak, ale no właśnie chcemy się dzięki temu dowiedzieć, jak politycy próbują się do nas dzięki też tym narzędziom, o którym dzisiaj mówiliśmy, do nas dobrać. Bardzo dziękujemy.